Autor książki, o której chcę opowiedzieć, jest uznawany za jednego z najlepszych żyjących współcześnie pisarzy amerykańskich. Akcja książki, o której chcę opowiedzieć, rozgrywa się w niewielkim nowojorskim mieszkaniu. Główni bohaterowie to uniwersytecki profesor, który stracił sens życia i wiarę w ludzi i w całą współczesną cywilizację, oraz czarnoskóry były więzień skazany za morderstwo. Różni ich prawie wszystko, a połączył ich trzeci, ukryty między wierszami bohater. Jest on na tyle istotny, że autor zatytułował książkę jego imieniem. Dla ułatwienia można dodać, że bohater ten nie jest człowiekiem, jest maszyną, a konkretnie rzecz biorąc pociągiem.